Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Subnautica na modach. Zbliżamy się do końca Subnautiki. Jak widzicie, przygotowałem trzy rzeczy, które w dzisiejszym odcinku wykonamy. Mianowicie, a widzę, że nam brakuje ołowiu. Na szczęście mamy ciągle nasze piękne umiejętności na przerabianie złomu wołów. Potrzebujemy ołowiu 10, całkiem sporo. Jeśli mam być szczery. Ale no cóż. Dobra, będziemy robić i tu, w dwóch miejscach. A, tu się nie da. Dobra, nieważne, nie będziemy robić w dwóch miejscach. To w takim razie zajmiemy się po prostu innymi rzeczami. Pierwsza sprawa to ołów. Ołowiu potrzebujemy mieć 10, czyli jest 2, 4, 6, 8, czyli jeszcze dwa ołowie musimy wykonać. Czy nam działa ten? Nie, oczywiście nie działa, jak zwykle. Nie działa nam ta oto maszynka. Bioreaktor. W sumie śmieszne, że przez całą grę na bioreaktorze jechałem i wystarczyło. W niczym mi nie przeszkadzało to, że jadę tylko na bioreaktorze. Dobra, dalej. Będę potrzebował dużo, dużo tytanu. No, tego tytanu to troszeczkę będę potrzebował. Czy ja mam w ogóle. Gdzie mam w ogóle złom? A, no, tutaj nie mam żadnych już sztabek tytanu, no nie mam. Wszystko skończone. Niestety. Dobra, to porobimy sobie tytanu w ten sposób, ze złomu. Przy okazji jeszcze zrobię od razu chip komputerowy. Tutaj jeden chip. Tutaj, prawda, zrobiłem miedziany drut, ale niech będzie. I teraz chip komputerowy. Tutaj musimy zrobić jeszcze zaawansowany tylko do Atramy. I tak chip komputerowy jest potrzebny do zrobienia. Pewnie koral stołowy się skończył, zgaduję. To w takim razie się po niego udam. A w sumie nie będę robił, mi się wydaje, takich większych katów w tym oto odcinku, bo tak. O. Niech się załączy zaraz. O właśnie, tysiące złomów, ale my jeszcze poza złomem, to my jeszcze lecimy po, wiadomo, po koral stołowy. Jaki płynek, to był tak fajny. Koral stołowego też zbierzemy tak już tysiące, żeby mieć już. Chciałbym mieć w bazie wszystkiego w bród. Pomimo, że wkrótce skończymy. To jednak, o, tu jeszcze jest. Chyba tyle kawałków z tego. Czasami więcej opada, czasami mniej. Jak możecie, jakbyście oglądali już Subnautica Below Zero, to widzicie, że w tamtej Subnautice z jednego takiego płatku pada. Czy tylko jednego dostajemy koral stołowy, co jest moim zdaniem bardzo nieprzyjemne. Biorąc pod uwagę jak przydatny normalnie w tej części był koral stołowy. Nic nie ma, szkoda. Teraz się bardzo przydają te rzeczy i widzę, że najbliższe złomy są że już złom, który teoretycznie jest najbliżej. Tak jest całkiem daleko stąd. Stalker. Jeszcze też jest noc, to tam mało widzę troszeczkę. A, tutaj jest pełno złomu. Płód latynowa też, którą mamy, była na tyle potężna, że w ogóle nie czuję, żeby nam się tlen kończył. Zupełnie, nie? Mam 120 tlenu ciągle. Z oddycharką, dzięki oddychar. O, mam full ekwipunek. Dobra, można to wywalić. Czekaj, czy to będę mógł posadzić. Próbkę grzyba, mam nadzieję. Zaraz zobaczymy. Czy byłbym w stanie zasadzić próbkę grzyba. Możemy zrobić już sobie teoretycznie platformę startową Neptuna. Ale ja bym sobie akurat tą drugą platformę sobie wypozycjonował w jakimś innym miejscu, czyli Neptuna w sumie możemy postawić. Tutaj pięknie nam statek, wziąłem sobie to. O, tutaj jest nasza maszynka. Nie, tutaj akurat bym chciał sobie właśnie postawić tą platformę do budowania bazy. Tutaj tak, tutaj akurat platforma do budowania bazy, możemy później sobie obwrócić tą
Tego właśnie, platforma i to do budowania bazy, więc chciałbym tu postawić. Dobra, tu na. Proszę bardzo. No jak się buduje, a my sobie zrobimy chipy komputerowe. Jeszcze jeden, w sensie chip komputerowy i będzie tyle. To już możemy złożyć sobie ten oto niepotrzebny nam w ogóle element. Czy ja mogę posadzić grzyba? Ładnie to wyrosło. Nie, niestety nie mogę. Szkoda. Oddamy grzyba, nie potrzebuję go. Grzyb jest mi kompletnie zbędny. I teraz tyk. Chip komputerowy. To sobie wszystko wepchamy. Grzyby głębinowe, jakieś inne grzyby. To jest nam kompletnie już niepotrzebne, nie? Tylko chodzi o to, żeby to mieć. Dobra, i teraz tak. Potrzebujemy sporo. Co się stało? A, no tak, stworzył się tamten ten. To będzie druga, i to jest do zrobienia. Teraz może zrobić platformę startową Neptuna. I już nie stać nas na kolejne te. Ale to zrobimy, platformę startową Neptuna. Już. Dobra, albo nie, no najpierw atramę może, co? Najpierw atramę. W takim razie szczotka plastali tutaj. Tutaj szkło emaliowane. Dobra. I potrzebujemy jeszcze smaru, czyli muszę się udać jeszcze na zewnątrz bazy. Wziąć sobie to. Pyk. I mamy, możemy zrobić atramę. Atrama nie wiem, czym tak naprawdę będzie się różniła od tego, co mieliśmy do tej pory. Ale to mnie też ciekawi w sumie, no. I brakuje nam tylko kilku tytanów do zrobienia platformy startowej Neptuna. Tymczasem przyjrzyjmy się troszeczkę. O. Ojo, niedobrze. Ojo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 j
Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak duże. Przy okazji zbugował mi się Odyssey. Oj, 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 oj. Dobra. Zrób sobie obkrętkę może. Niedobrze, niedobrze jest. Dobra. Dalej, dalej, uda ci się, uda ci się. Wierzę w ciebie, Sea Voyager. Dobra, git jest. Nie no, co to jest? Nie no, są jakieś jaja, co to się wydarzyło teraz? Nie wierzę. Tak zepsuć sobie platformę. Ojej, nie mogę. Jaki syf. Czekaj, ty nie mówcie, że to do Neptuna. Dobra. Powiem tak. Dobra. Ja nie mogę. No to powiem wam tak, no to dowaliłem. Co to jest teraz? Jakie to jest głupie teraz. Tak, zbudujemy sobie atramę tutaj. No nie wiem. Powiem tak. Nie przewidziałem problemu tego. A tam sobie miałem atramę. Niech to się buduje, super, super, fajnie, a ja sobie poszukam złomu. Halo, weź się to zaczep, chipie mój. Nie no, jeszcze złomu tu po tyle już praktycznie nie ma. Jest strasznie słabo, wszystko już wyzbierane. Na szczęście mam ten daleko, daleko śnieżne te skanery. Więc nawet z takich odległych miejsc mogę... Widzę ten złom po prostu. A mi się wydaje, że złom chyba się nie respi w tej grze, w sensie, że on jest... O, chyba nam się właśnie atrama zrespiła, sądząc po dźwięku. Mam nadzieję, że chociaż atrama się zrespiła normalnie, a nie jak... Jak ta walona platforma startowała Neptuna. Ale powiem wam tak, ciekawi
To, co mnie będzie ciekawiło, to jak faktycznie to upadnie na ziemię. Co to się wydarzy? Znaczy, jak wystartujemy, o! Aha, Super, to wygląda. A gdzie jest Atrama? Where is Atrama? Tu jest Atrama, ta? Nie, dobrze, źle widzę, dobrze widzę chyba. Czekajcie. Atrama powinna być... weź mi to. Wyłącz... O, jak to ładnie wygląda! Powiem wam, całkiem... O, a bez kitu, bardzo ładnie to wygląda ten model, w sensie zewnątrz. A to... Tak z wyglądu to wygląda... Tak jeszcze miałbym oceniać. Kurczę, ładne, całkiem ładne to jest, jak na panowską tego. Pewnie środek będzie beznadziejny, zgaduję. Tak, środek jest sam. Środek jest niestety taki sam. Szkoda. Tutaj, o, interior lights oczywiście. To tutaj bez użycia jest. To nie wiem, co to robi. Dobra, czy generalnie wygląda to dokładnie tak samo? Nie, czekajcie. Atrama to nie miało być przypadkiem to, co ma większy, co ma duży ekwipunek? Aha. Oj, jest zdecydowanie, z moim zdaniem, gorzej zrobiona. Teraz tak patrzę jeszcze, czy tu przypadkiem nie da się gdzieś czegoś wsadzić, nie? Czy tu nie da się czegoś wsadzić? Nie da się, jest storage, okej. Okej, myślałem, że trama jest super beznadziejna, a jest tylko lekko beznadziejna. Tu widziałem jakiś storage chyba. To mi złapało, nie, enter vehicle? No powiem wam tak. No, że jak dam tu i przypłynę tutaj, to jest ten sam ta. To beznadziejna ta trama jednak. Kompletnie się tego nie opłacało robić, ale no mam stać nas, nie? To chodzi. A jak to pływa w ogóle? Czekajmy, czy nas weźmie ten Moonpool. Weźmie nas Moonpool? Raczej wątpię. Nie. Nie bierze, dobrze. Dobrze, dobrze. Myślałem, że już coś zbuguje znowu. Tyle pojazdów mamy tutaj dzięki modom, nie? Tyle pojazdów, a tak to... Dobra, power. No, naprawdę mnie ciekawie wygląda, jak będzie wyglądało wystrzelenie tej rakiety. Ale dobra. Dobra. Where is my wejście? Where is my entry? Muszę sobie wybudować gdzie indziej. Dobra. Tak. Na budowę tego potrzebujemy jeszcze dwóch einotów. Einot. Czy nam wystarczy wszystkiego? Tak, wystarczy, bez problemu. Tylko, że już nam się skończyło wszystko. Tego złomu to będę musiał pozbierać faktycznie. Także faktycznie tutaj musicie... No, po prostu pójdę pozbierać złom. I do was wrócę. Wezmę go tak naprawdę już, wezmę smoofa, nazbieram tego złomu 1000. I... To, Habitat Platform. Jeszcze tego nie mamy. I teraz już mogę sobie bez problemu to wywalić wszystko. Niepotrzebne to. O, wieża wyrzutni Neptuna. Teraz będzie wszystko po kolei dochodziło. Także wam pokażę na chwilę Habitat Platform i sobie przejdziemy do zbierania innych surowców. No i to chociaż normalnie upadło. To jest taka platforma Neptuna, tylko że wersji płaskiej zrobiona w ten sposób. Bardzo dobrze. Czy mogę coś tutaj zbudować? Nie, bardzo dobrze. I normalnie powinienem móc tutaj budować bazę. Dokładnie, bardzo, bardzo fajne miejsce ogólnie. Naprawdę super, że ktoś to wymyślił. Habitat Platform. Ale tak. Troszkę rzeczy zbudowaliśmy w tym odcinku. Będzie krótszy nieco niż zwykle, ale na ten to było na tyle. Pomiędzy odcinkami pozbieram tego tytanu bardzo dużo złomu. I będziemy się już widzieć przy budowie faktycznie rakiety i do końca gry po prostu. Zrobimy endgame na koniec odcinka. Także na ten to było na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. No i widzimy się następnych. Cześć!